Sułtan Hindustanu, lecimy. Listening to the stories of the stranger had stirred our appetites, and we eagerly began to devour our meal. I invited the old man to sit next to me. I still thought that this Tamerlane was more myth than man. Surely he had been beaten in a battle at least once. The man has the cunning of a wolf and the composure of an owl. In some battles, he strikes hard at the center of the enemy line, while in others, swift horsemen outflank the opposition. Then they feign a retreat to bait the enemy into a trap, a storm of arrows. When Tamerlane decided to cross the Khyber Pass into India, a different and terrifying challenge faced him. The armies of the Delhi Sultanate ruled the battlefields through the powerful elephants, monstrous beasts known to crush a horseman with a single foot. Drawing up his lines, the clever warlord waited to spring his latest trap. Okej. Okay. Może być ciężko. Poczekaj na rozpoczęcie bitwy. 200 jednostek. O, Jera Imperium. A, czyli mamy jakiś czasomierz, żeby wykonać tą misję. Okej. Okay. Okej, okay, czyli na południu i zachodzie mapy mamy bogate złoża surowców. A, peryferyjne wioski i klasztory zapewniają surowce garnizonowi w Delfi. Ich zniszczenie byłoby rozsądne. Dobra. Shah Tughlaq relies on the charge of his armored elephants, but he has no idea what is coming. Now charge, my mahouts! Send forth the flaming camels! Elephants fear my camels and stampede back towards their own lines! Press the attack! Dobra, mamy słonie. Spoko. Dobra. O, możemy farmy budować. Dobrze. A, dobra. Co my tu mamy? Dobra, tu weźmiemy sobie, pójdziemy na drewno. Dobra, gdzie mamy wojska? Dobra, przede wszystkim tutaj na jedynkę to. Na dwójeczkę to. Lekka kawaleria, no spoko. A te jednostki... Tutaj. Szybki rozwój trzeba zrobić. Dobra. Tu zaatakujemy. Mówili, że na południu i zachodzie są jednostki. No to sprawdzimy to. Standardowo wszystkie ulepszenia, te istotne. Musimy szybciutko przejść do ery. No i wszystko wiemy. Szybkie ataki. Faktycznie zasobów jest sporo.
Kurgajmen. Dobra, musimy bardzo szybki rozwój zrobić. Bo z tymi łobuzami nie ma żartów, a jak tutaj? No, trochę więcej na jedzenie faktycznie trzeba będzie poświęcić ludzi. A, klasztor poproszę. I co, lecimy z nimi tutaj. O, jeszcze mamy trochę mameluków, fajnie. Dobra, więcej na jedzenie widzę, muszę tutaj ludzi posłać. Dobra, troszeczkę polecimy tutaj w militaria, musimy zobaczyć, co się dzieje. Świetnie, my meluczki lubimy. Dobra. Oho, oho, tu już mamy wroga. Jakbyśmy tu to wybudowali? Zdecydowanie więcej na jedzenie musimy tutaj poświęcić. No i zrobimy troszeczkę tutaj. Dobra, zobaczmy, co chłopaki tutaj mają. Zrobimy trochę baraków sobie. Dobra, niech się wybuduje. A co my tutaj mamy? Sprawdzimy. A, my jeszcze nie przeszliśmy do ery, bardzo niedobrze. Dobra. Może i być Kurgajmen. Przyspieszymy ich. Kurgajmen. Salam.
No dobra, najeżdżamy chłopaków chyba. Dobra, nie ma co się wystawiać. Jak będziemy w impie, to już będziemy mogli coś myśleć. No co, kejszyki. Dobra, nie wystawiamy się. A, dobra, jak tutaj stoimy? No właśnie, nie mamy tych podstawowych technologii. Spoko. Skawiczny pobór. I co, jak skończymy ten zamek, to zrobimy parę trebów. A, albo nie zrobimy. Dobra. Dobra. Dobra, ile tam mamy czasu? Jeszcze mamy sporo czasu. No trzeba będzie takie ostre wejście zrobić, nie ma wyjścia tutaj. Dobra. Zobaczmy jak tutaj. No nic, no trzeba ostre wejście zrobić. Spoko. My też chcemy się tutaj wystawić. No nic, zobaczymy. Ustawimy się bardzo ładnie. Zobaczymy, gdzie oni mają te zamki. Enemies
Porty też im poniszczymy, bo prawdopodobnie mogą handlować wodą. Ojej, panowie, nieładnie. O! Teraz mnie zaskoczyli. Teraz mi zaimponowali, muszę przyznać. Dobra, co to robi? A, trybuszy zyskałem zasięg. Oj, to jest coś, co my lubimy. No dobra, jak tam nasze keszyki? Tu jeszcze poproszę 5. Dobra, niech sobie tutaj podziała. A my byśmy chcieli uzdrowić naszych ziomeczków. No nic, no słuchajcie, no trzeba będzie porobić chyba trepki. Jeszcze. Mamy trochę kaszików. O, jest zamek. No to ustawiamy się od razu na zamek. Dobra, stały dopływ kaszików. Jak to wygląda? Dobra, panowie. Nie ma co zbytnio tutaj szaleć. Ale tutaj byśmy chcieli te wieże poniszczyć, bo... No dobra, wbijamy się po malusiu. Dobra, wbijamy się. A my chemii nie mamy zrobionej, z tego co widzę. Szybciej z tym drewnem.
A, dalej z tym drewnem, dobra. Dobra, tutaj wejście. Całkiem spoko. Oj, oj, oj. Bardzo niedobrze. Może dosięgniemy? Dosięgniemy. Dobra. Lecimy po następne zdobycze. Dobra, ile zamków? Jeszcze zostało kilka. Zapewne będą na górze. Dobra, bombardują zamek. Dobra, zniszczyć tylko tego trzeba. Dobra, gdzie tu jest jeszcze zamek? Ten już ledwo zipie. Zamek, a nie domki atakować. Co za gamonie. Dobra, trochę keszików tam wyślemy. Dobra. A, i tu jest kolejny, dobra. Three of Delhi's castles lie in ruins. Only two still stand. Dobra, to mamy to. Four of Delhi's castles have fallen. One more and the city will be ours. Będzie nasza.
Pięknie. Poszło. Poszło jakoś, mości panowie. The Indian army relied on the charge of its dreaded elephants to shock the enemies and drive them into disorder. No stranger to the art of war, Tamerlane knew this. In a stroke of genius, he loaded the camels in his baggage train with straw and wood and set them aflame, whipping them toward the enemy lines. The sight terrified the elephants, who doubled back and trampled their own men. The battle was a rout. 200 years worth of Indian treasure was loaded onto a train of wagons and carried back to Samarkand. In response to an uprising, Tamerlane's armies reduced the jewel of northern India to a charnel house. Earth and fire mingled in a putrid stench that enveloped Delhi for weeks. Still, Tamerlane was not satisfied. There was unfinished business to the west. Unfinished business to the west.